drodzy, Vlogmas 24. Jest to ostatni Vlogmas w tym roku. Także na początek tego Vlogmasa to chciałabym w ogóle Wam życzyć cudownych świąt, wspaniałego grona, którym spędzacie te święta. Chciałabym, byście pamiętali o tym, żebyście je spędzili tak, jak chcecie, że to nie jest nic przymusowego i abyście się czuli po prostu dobrze. Chciałabym, abyście spędzili te święta w spokoju, pełni radości, przy dobrym jedzeniu, z takim może optymizmem na nowy rok, z taką otwartą głową na cele. Także życzę Wam wszystkiego co najlepsze. My też już się zbieramy i jedziemy na Wigilię, bierzemy co mamy zabrać ze sobą. Natomiast otworzymy sobie kalendarz, myślę, że później. No i cóż, mamy ostatni dzień Vlogmasu, Wigilia przed nami, także życzę Wam smacznych potraw, cudownego klimatu i widzimy się, moi drodzy, później. Moi drodzy, Wigilia przebiegła całkiem sprawnie i ogólnie nie było tak źle. Myślałam, że będzie dużo, dużo gorzej, ale wyszło naprawdę bardzo fajnie i naprawdę pozytywnie. W tle choineczka. No ale musimy sobie otworzyć 24 okienko, już ostatnie z naszego kalendarza adwentowego. Także ja zmieniam kadr, otwieramy kalendarz i to będzie, moi drodzy, już ostatni Vlogmas. Przeciągnę go do 25, zmontujemy sobie go potem i Vlogmasy się kończą na rok 2022. Także zobaczmy, co przygotowało dla nas kalendarz NeoLine na ostatnie okienko 24 grudnia. Duże okienko, jak możecie zauważyć. I uwaga, uwaga! Jest to, moi drodzy, kosmetyczka z NeoLine w czerwono-złotym kolorze. Zapakowana, także dajcie mi chwilę, ja ją tylko sobie odpakuję. Także, moi drodzy, tak się prezentuje właśnie ta kosmetyczka. Sprawdzimy też zaraz, czy pomieści wszystkie te rzeczy, które dostaliśmy właśnie w kalendarzu, bo podejrzewam, że właśnie do tego jest ona przystosowana. Także dajcie mi chwilę, ale ogólnie bardzo ładna. Czekajcie, bo się zaplątałam. Ogólnie bardzo ładna. Taka spoko. I jeszcze jest skórzana, także myślę, że trochę wytrwa. Ale fajny gadżecik, ładnie to wygląda. Cokolwiek można tutaj dać i przypiąć sobie do portfela. Fajne, fajne, polecam. Tak się prezentuje cała zawartość zestawu, który mieliśmy w kalendarzu, które zbierane były przez Carusieńki grudzień od 1 do 24. Ogólnie rzecz biorąc, kalendarz spoko, nie narzekam, natomiast jednak fajnie by było, gdyby większość produktów była właśnie w tej pełnowymiarowej wersji. Jak już tutaj możecie zauważyć, jest to no, coś całkiem spora różnica. Tu mamy 7,2 bodajże, a tu są 3 ml, więc no jednak ta wydajność w produkcie przynajmniej o połowę mniejsza. No ale to wiadomo, też będą miniaturki, no kalendarz adwentowy. Natomiast zaraz zobaczymy, czy to wszystko się w ogóle wmieści w tą kosmetyczkę. Jestem mega, mega ciekawa. Słuchajcie, jestem mistrzem Tetrisa, ale no fizycznie nawet się nie będzie dało już tego zamknąć, więc kosmetyczka jest, wydaje mi się, po prostu tak totalnie do użytku, albo żeby zabrać najpotrzebniejsze ze sobą rzeczy, tak wiecie, w podróż, żeby komuś zrobić. Jakieś takie lakiery, część, na pewno nie zabierzemy całego kalendarza, jakby wiadomo, ze sobą. Natomiast ogólnie fajny gadżet, bo można włożyć tutaj najpotrzebniejsze rzeczy po prostu do pielęgnacji, a jest to fajny gadżet, bo są złote wstawki, czerwone, jest to skórzane, rzeczywiście widać, że nie jest, jest to naprawdę fajna jakość. A kalendarz mimo wszystko i tak uważam, że jest bogaty, bo normalnie jestem ciekawa po podliczeniu, ile faktycznie dalibyśmy za rzekłe produkty po przeliczeniu i czy ten kalendarz faktycznie byłby wartości 500 zł, jak napisał producent. Więc taki filmik też pojawi się na kanale. Natomiast powiem Wam, że w ogóle sam fan z otwierania kalendarza i no branie czynnego udziału, wiecie, w robieniu vlogmasów mega, mega mi się podobało. Za niedługo też się zbieramy, o Jezu, zaś mnie prześwietliło, i jedziemy do Jastrzębia, jedziemy zaświecić świeczkę, wiadomo, no święta są, dlatego też trzeba pamiętać o tych najbliższych, których już z nami nie ma. Natomiast cóż, ogólnie samo przygotowania do świąt były super, mega podobało mi się vlogmasy, jestem mega szczęśliwa, że dotrwaliśmy do końca, mam nadzieję, że vlogmasy Wam się podobały, takowe również pojawią się i w przyszłym roku. Spędziliśmy naprawdę ciekawe dni wspólnie, dzień Wigilijny także był bardzo sympatyczny i był bardzo miły, za to jestem mega, mega wdzięczna. No i cóż, kolejne dni pewnie miną nam na odpoczynku, na dobrym jedzeniu, na wspólnym spędzaniu czasu i nadrobieniu po prostu tego bycia zapracowanym.
w większości. No i mam nadzieję, że Wasze święta także przebiegają w podobnej atmosferze, że jest miło, że jest sympatycznie i że możecie sobie pozwolić po prostu na odpoczynek po tak intensywnym miesiącu, po ostatnich intensywnych tygodniach i dniach związanych z przygotowaniami do świąt. Także jestem naprawdę mega, mega dumna, jestem mega zaskoczona tym, jak to wszystko przebiegło i że udało nam się, słuchajcie, zrealizować vlogmasy, że jestem mimo wszystko konsekwentna w tym nagrywaniu. I pokazałam też samej sobie, że mimo wszystko jednak potrafię częściej nagrywać, częściej montować i faktycznie może momentami miałam takie zawahania co do, wiecie, wstawiania i tak dalej, takie trochę zmęczenie materiału, były potrzebne drzemki też i w ciągu dnia, ale jestem z siebie mega, mega dumna i to wszystko przebiegło naprawdę sprawnie i tak, jakbym się tego spodziewała. W przyszłym roku kolejne vlogmasy również się pojawią, mam nadzieję, że będą jeszcze bardziej dopracowane, jeszcze lepsze i że stworzymy coś naprawdę pięknego i w ogóle jestem też mega ciekawa przyszłego roku. Ale to zobaczymy wszystko pewnie na wizji, także na ten moment to wszystko i widzimy się później. Guys, spójrzcie na to, jaka jest różnica. Po pierwsze, włosy dużo, dużo dłuższe. O hit. Ja byłam w ogóle blondynką. Nieźle. Także tak się prezentuje mój Christmas tag z 2016 roku, kiedy próbowałam swoich sił na YouTubie wtedy. Dzień dobry moi drodzy, ja jestem w wersji piżamowej. Mamy świąteczny poranek 26 grudnia. Jestem w towarzystwie choinki mojego sernika kalendarzy adwentowych i stwierdziłam, że paręnaście lat temu, w 2016 roku, nagrywałam na YouTubie i był też czas właśnie ten przedświąteczny i nagrywałam taki Christmasak z odpowiedziami na pytania odnośnie tego, kto ktoś zadał, odnośnie świąt, w takiej właśnie typowo tematyce świątecznej. I dzisiaj zrobimy sobie to na zakończenie właśnie vlogmasów, żeby sobie potem porównywać, jak to mniej więcej wyglądało. Kto wie, może uda się niektórym zgarnąć linka do tego filmiku, chociaż szczerze w to wątpię, chociaż mam w planach zrobienie takiego filmu, że oglądamy moje stare filmy, więc może wtedy. W każdym bądź razie, let's do this. Musimy to zrobić, bo jestem ciekawa, co się zmieniło i jak to wyglądało. Okej, wolisz w święta chodzić w piżamie czy elegancko się ubrać? Wiecie, to zależy. Jeżeli jesteśmy przy wigilijnej kolacji i przy wigilijnym stole, to jak najbardziej wolę jednak być elegancko ubrana, ale kiedy wiecie, już jestem u siebie w domu i mamy tą choinkę i tak dalej, no to wolę być na luzie w piżamie, żeby czuć się po prostu komfortowo. Wiadomo, no nie jestem tak full elegancko przez wszystkie 3 dni świąteczne, natomiast ta wigilia, bo tu jest u nas taki najbardziej główny gdzieś tam ten dzień, nie jak w Stanach, na przykład, że jest to Boże Narodzenie, czyli ten 25. U nas głównie świętuje się tego właśnie 24. To jest taki najbardziej główny dzień, no a potem wiadomo też odświętnie, ale nie już jakoś super przesadnie. Gdybyś mogła w tym roku kupić prezent tylko jednej osoby, to kto by to był? Albo byłby to mój dziadek, albo to byłby Kuba. Tak mi się wydaje. Chociaż wolałabym wtedy rozdzielić ten jeden duży prezent na kilka małych prezentów i podarować je każdemu. Czy prezenty otwierają, czy wieczorem wigilii? U nas prezenty otwiera się wigilię wieczorem. Czy kiedykolwiek zrobiłeś domek z pomnikami? Właśnie słuchajcie, nie. I myślę, że w przyszłym roku będziemy robić sobie właśnie ten domek, moi drodzy, z piernika, bo nigdy go nie robiłam, a myślę, że mógłby to być naprawdę fajny taki pomysł. Co lubisz robić podczas przerwy świątecznej? Przede wszystkim, przynajmniej w tym roku, lubię odpoczywać, lubię spędzać czas z bliskimi i czytać. Przede wszystkim. Wydaje mi się, że w tym roku to zdecydowanie odpoczynek. Ulubiona świąteczna potrawa. Groch z kapustą, barszcz z uszkami, kapusta znaczy pierogi z kapustą, do tego szołot, czyli u nas tak zwana sałatka jarzynowa, łosoś, bo ja nie przepadam zbytnio za karpiem, natomiast jak muszę, no to oczywiście, że zjem, żeby nikomu też nie było przykro, na wszystkiego gdzieś tam w tym wigilijnym stole próbuję, ale zdecydowanie groch z kapustą. To jest moja miłość razem z barszczem na równi. Twój ulubiony świąteczny film. Jeżeli miałabym kategoryzować między bajkami a filmem, to jeżeli chodzi o bajkę, to przede wszystkim te wszystkie animacje typu właśnie Pada Szrek i tak dalej, bo to jest fajne połączenie. Ekspres Polarny, a jeżeli chodzi o świąteczny film. Jeżeli chodzi o filmy świąteczne, to ja w sumie chyba nie mam takiego swojego ulubionego, bo ja lubię bajki, więc bardziej bajki oglądam. Natomiast myślę, że Bruce Wszechmogący jest spoko, ale czy to jest świąteczne? Who cares? Makowiec czy sernik?
oba. Czy kiedykolwiek ulepiłaś bałwana? Niejednokrotnie w swoim życiu. Co wolisz, Wigilię czy pierwszy dzień świąt? Zdecydowanie Wigilia, bo jest moim zdaniem to najbardziej klimatyczny czas. Gdzieś to jest najbardziej uroczyście świętowane, no a potem to już wiadomo, bardziej podwolne. No i po prostu, żeby spędzić miło czas z bliskimi. Białe czy kolorowe lampki choinkowe? Zdecydowanie białe. Białe lampki, bo w tamtym roku strzeliłam sobie fuck up i nie spojrzałam na kolor na opakowaniu. I po zapaleniu miałam takiego zonga, bo były kolorowe, a jednak wolę białe albo taki cieplejszy kolor. I moi drodzy, z tych pytań to byłoby to wszystko. Ja też z ciekawości, słuchajcie, porównam sobie mniej więcej, jak to wyglądało w tamtym roku z moimi odpowiedziami. Ja już jestem mega, mega ciekawa. Natomiast ja bardzo Wam dziękuję za wszystkie vlogmasy. Mam nadzieję, że jesteście szczęśliwi i że bardzo dobrze spędziliście ten czas, że przygotowania do świąt były super. No i cóż, widzimy się w kolejnych filmach. Myślę, że już będziemy powoli startować z taką tematyką. Oprócz podsumowania kalendarza, który się pojawi właśnie z Neony, to myślę, że podsumujemy sobie też rok i będziemy już taką typową tematykę, typowo z przygotowaniami do nowego roku powoli wrzucać na kanał. Także ja Wam bardzo dziękuję za cały vlogmas. Jeszcze raz Wam życzę wszystkiego co najlepsze, cudownych świąt, wspaniałego odpoczynku i dużo, dużo miłości i buziaków dla Was. Dziękuję Wam za te wspaniałe 24 dni. Mam nadzieję, że tak samo dobrze przy oglądaniu bawiliście się jak ja przy kręceniu tych vlogmasów. Także widzimy się w 2023 roku w kolejnych vlogmasach. Cześć!